my teraz porozmawiamy o sprawie koronawirusa, ale z innej perspektywy. Z perspektywy medycyny chińskiej. Przy telefonie jest pan już dr Tadeusz Błaszczyk, lekarz, właśnie ekspert od tejże medycyny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Najpierw zachwycony jestem piosenką. Lepszej pani Halo? Mogła wybrać. Lepiej, pan doktor Tadeusz Błaszczyk nas tak. Słyszy. No, powiedziałam, że to jest piosenka, która leciała. To jest moja uwielbiona piosenka, także prowadziła mnie w odpowiedni nastrój. Proszę, niech pani się to pyta. To się bardzo cieszymy. No to może na początek. Pan jako lekarz przygląda się różnym teoriom, różnym opiniom na temat koronawirusa. W Chinach pan spędził wiele lat. Jakie jest pochodzenie koronawirusa? Jaka jest najbliższa teoria, jeżeli chodzi właśnie o pochodzenie? Pani redaktor, akurat wczoraj słuchałem pana Witolda Gadowskiego, no jego odpowiedź jest bardzo zastanawiająca, dlatego że ten wirus jest całkiem inny. Ja nie, w tej chwili jestem w trakcie przygotowywania odpowiedniego statementu dla moich studentów i dla wszystkich o koronawirusie, ale tak jak mogę powiedzieć, to nie jest przebieg typowej influenzy, grypy, gdzie mamy obraz toksycznego gorąca. Ja w tej chwili dostałem pierwsze obrazy języka i opisy schorzeń. I tam pojawia się całkiem inny obraz chorobowy, który nie jest typowy dla choroby wirusowej. A my to w medycynie chińskiej nazywamy wilgotnym gorącem płuc. I w Chinach nazywa się koronawirus jako tak zwane wilgotne płuco. I bardzo dziwne, to jest choroba wirusowa, która nie ma tak agresywnego przebiegu. Ten początek wydaje się być dosyć delikatny, zaczynający się typowymi objawami wilgotnego gorąca. No, i tutaj nie ma miejsca na to, żeby dokładnie to wytłumaczyć. Ale w każdym razie obraz jest nieco inny. To jest jedna rzecz. Doświadczenia nie mam żadnego. Nigdy nie widziałem pacjenta z tą chorobą, z tą, tego, chociaż nawet jeszcze miesiąc temu leczyłem najcięższe postacie toksycznego gorąca, to znaczy choroby gorączkowej, przebiegającą z gorączką na tle wirusowym. Bardzo ciężko tu szło to leczenie, prawie 6 tygodni pacjent był leczony, aż stanął na nogi. Tego nie znamy. To jest całkiem nowa rzecz dla nas. I teraz mam tylko taki problem. Normalnie to ci pacjenci się pojawiają u mnie, ale jak ja bym już widział koronawirusa, no to już idę do kwarantanny. Także tu jest ogromny problem. Wydaje mi się, że za dużo paniki jest robione wokół tej choroby, że na pewno się ją opanuje. Co chciałem już od... Ja w ogóle nie dopuszczam panią do głosu, ale bardzo przepraszam, bo tu się zebrało tyle materiału, ja wreszcie mogę to wszystko wypowiedzieć. Co jest bardzo ważne? Co jest bardzo ważne? To jest epidemiologia. Wspaniały sposób postępowania rządu polskiego, jeżeli chodzi o tą chorobę. Tak właśnie wygląda podstawowe leczenie epidemiologiczne. Odizolowanie ludzi od siebie. To nie ma nic wspólnego z ograniczeniem praw, to jest normalne leczenie epidemiologiczne. A jeżeli chodzi o leczenie specjalistyczne już, no to będziemy mieli czas chyba, żeby to leczenie też dograć. Już panie doktorze, pan się specjalizuje w tej medycynie chińskiej, pan z Chinami jest związany, tak? Jakie jest spojrzenie medyków w Chinach na pandemię i wirusa? Kochana, ja nie wiem. Ja mam dosłane tylko raporty od mojego przyjaciela Lianga z Pekinu, który dostał to z Wuhan, ale ja nie wiem, jakie jest nastawienie. Ja nie wiem. Bardzo dziwna rzecz, co mogę pani powiedzieć, że w taki oficjalny raport chiński, gdzie bardzo dużo się mówi o zastosowaniu technicznym leczenia, doprowadzania tlenu i tak dalej, a opis zastosowania medycyny chińskiej, chociaż ona była w 95%, każdy pacjent w Chinach otrzymywał zioła chińskie. Ale opis jest tak niezdarny i taki jakby ekstra nie chcieli pokazać
co się leczy, bo w medycynie chińskiej, jak się mówi, to trzeba najpierw podać, jakie typowe są syndromy chińskie. To są całkiem inne choroby. To nie jest to, co my znamy. Zapalenie oskrzela czy zapalenie płuc. To jest syndrom wilgotnego gorąca, ale to, co mogłem się tak dowiedzieć, to jest tak. Człowiek zaczyna syndrom wilgotnego gorąca, to znaczy ma gorączkę, poci się, odpluwa, kaszel i tak dalej, a jak mu podasz zioła ochładzające, to już po 10 godzinach ma zimną wilgotność, załamanie się odporności i załamanie się trzustki. Dochodzą do tego problemy trawienne i tak dalej. Także to, ale ja nie wiem, jak oni dokładnie to leczą. Na pewno wkrótce się dowiem. No poza tym pani mnie w tej chwili dorwała dokładnie w trakcie przygotowania tego statementu. No może jeszcze no parę... No i co z tego, oświadczenia wynika, nad którym pan pracuje? Nie wiem. Proszę panią, ja może jeszcze tak parę rzeczy takich, bo nie mamy dużo czasu. Bardzo ważna rzecz. Grupa krwi zero, ludzie z grupą krwi zero są stosunkowo najbardziej odporni na koronawirusa, a najbardziej wrażliwi są ludzie z grupą krwi A. Czyli to jest taka signifikant, to znaczy taka znacząca różnica. Nie? To, że kobiety lżej przebiegały ich infekcja, to już wiemy. Co jeszcze, bo na pewno się pani o to nie spyta. Całkowicie nikt nie mówi o drodze rozmnażania się, znaczy infekcji koronawirusa poprzez podłogę. Chińczycy nazywają tego wirusa heavy virus, ciężki wirus, który opada na ziemię. On nie jest tak jak wirus influenzy, który jak się kaszle, to nawet do 2 metrów się roznosi w koło aerozol. On nie ma dalekiego zasięgu, może niecałego metra, ale te kropelki śliny i tych płynów ludzkich opadają bardzo szybko na ziemię i na tej ziemi leżą do 7-6 godzin. I teraz jak ty wchodzisz do sklepu, do apteki na przykład i przychodzisz do domu i nie zdejmujesz butów, tylko w tych samych butach wchodzisz na dywan, po którym lata 3-letnie dziecko, to dziecko ma bezpośrednio, może się zarazić poprzez buty. Także bardzo ważne, u nikogo z lekarzy tutaj, co mówili w telewizji, nie słyszałem o butach. Buty, infekcja poprzez buty, zdjęcie butów i wystawienie ich na 4-5 godzin na słońce wystarczy, żeby tego wirusa usunąć. No a teraz niech pani się pyta jeszcze. Proszę. Pan jest tak ekspertem, pan się zajmuje tą medycyną chińską. Czy będzie można używać ziół chińskich do walki z koronawirusem? Czy one będą mogły wspomagać walkę z koronawirusem? No teoretycznie jest to jak najbardziej możliwe, ale żeby je stosować... A czy Chińczycy używają tych ziół teraz? Widzi pani, w medycynie chińskiej ja muszę znać obraz chorobowy określonego pacjenta, to znaczy jego syndrom, czyli ja go muszę zobaczyć. Ja już od 2 lat prowadzę w swojej praktyce tak zwaną telemedycynę, gdzie pacjenci przysyłają język, opisują objawy i dostają recepturę. I to bardzo dobrze funkcjonuje. W tu przypadku koronawirusa byłoby dobrze, jeżeli ktoś czuje, że ma jakieś przeziębienie, że dosyła język, opisuje, ja się patrzę na ten język, ale ja mam dokładnie 3 języki tylko z Chin, u tych ludzi właśnie, którzy mają ten obraz chorobowy. I to jest za mały materiał. I ja tego nie mogę ocenić z punktu widzenia medycyny chińskiej. Ale jak najbardziej. Proszę państwa, no niech pani zwróci uwagę. Właśnie od pana Gadowskiego dowiedziałem się, że bardzo skuteczna jest chinina w leczeniu koronawirusa. A chinina to jest po prostu nasz lek roślinny. A takich leków jak chinina to jest cała kupa. My mamy w medycynie chińskiej całą ogromną grupę, 7 leków na toksyczne gorąco, które zabijają wirusa. Naturalnie nie wiemy, którego. Za pół roku będziemy już wiedzieć. W każdym razie, ale problem jest taki,
że nie można w tej chwili leczyć ziołami chińskimi, jak się nie ma obrazu. A jeżeli ktoś już zachoruje, to nie ma kogoś, kto by mógł ocenić jego syndrom, bo to musi być fachowiec i to dobrej klasy, nie żaden przeciętny tam coś, co zna medycynę chińską. Tutaj jest inna rzecz i to Chińczycy też piszą. Rola odporności immunologicznej pacjenta. I tutaj można coś robić. My za mało robimy rzeczy w kierunku wzrostu odporności. To jest przede wszystkim odżywianie. Jeżeli ten wirus przebiega jako wilgotne płuco, czyli tu na przykład nabiał, mleko jest jak najbardziej niewskazane. A ponieważ grupa A jest najbardziej wrażliwa na zakażenie, to już od natychmiast ludzie nie powinni grupy A w ogóle spożywać mleka i nabiału. Na razie. Panie doktorze. Dlatego, że tak. Nabiał powoduje osłabienie śledziony, a potem płuc i odporności. Pamiętajcie, że odporność ta chińska, nie chińska, no każda odporność leży w obiegu płuc. Także jak koronawirus atakuje płuco, to on atakuje bezpośrednio centrum, centralę odporności. Panie doktorze, teraz ja zapytam. Ona leży w obiegu płuc. Siedzi pod skórą. Dobrze. Tak. A teraz, panie doktorze, na odpowiedniej diecie. To jest raz. Druga rzecz, co się dowiedziałem. Infekcja płuc, to jest taka bardzo specyficzna, nietypowa infekcja. Tam dochodzi do takiej reakcji autoimmunologicznej płuc, gdzie się płuca duszą praktycznie wysięgło płucnym. Ale jest jeszcze groźniejsza rzecz. Ten wirus poprzez nerw węchowy, nervus olfactorius w nosie ma bezpośrednie połączenie do pnia mózgu. I tam atakuje zwoje nerwowe i tkanki nerwowe i tu można podejrzewać, że tu będą też ogromne komplikacje, że nie wczesne, to późne. Także to jest wielka Panie rzecz. Panie doktorze, czy pan się przygląda, jeżeli chodzi o pracę nad szczepionką i nad lekami? Jak pan patrzy na te badania? Pani, jak najbardziej szczepionka byłaby bardzo wskazana, ale to jest długa droga. Szczepionki mogą mieć działania uboczne, jeżeli są tak na chybcika zrobione. Medycyna chińska to nie szczepienia. My się na szczepieniach nie znamy, to nie jest nasza działka, ale jakby była możliwość zaszczepienia, to jak najbardziej byłoby dobre. Tylko proszę panią, to jest więcej na przyszłość. Tych wirusów będzie prawdopodobnie jeszcze wiele. I tu powiedzmy rozwój, przygotowanie się. Tutaj na przykład leczenie. Ja widzę u moich pacjentów, jak dużo ludzi dostaje Enkorton. Z byle czego, z jakiegoś reumatyzmu, którego można ziółkami leczyć spokojnie. Pacjentka dostaje Enkorton. Ten Enkorton osłabia odporność. Leki antyimmunologiczne, leki immunologiczne, które są w chorobach autoimmunologicznych, one dobijają całkowicie immunologię pacjenta, osłabiają go i pacjent przynajmniej powinien wiedzieć, co bierze. A ja mówię pacjentce, a ona mówi, że ona nie wie, bo lekarz jej nie poinformował rzekomo. No rzekomo, pacjenci nie zawsze mówią prawdę. Pewnie. Także tu jest bardzo, bardzo ogromny problem. I tu próbuję ten problem w tym statementzie, ukaże się na mojej stronie internetowej i na Facebooku, gdzie można by to doczytać. Mogę powiedzieć mój adres? Tak, oczywiście, proszę. www.doktorwłaszczyk.pl. Panie doktorze, to ja jeszcze dopytam, czy pan ma kontakt właśnie z lekarzami, z mieszkańcami Chin? Jak oni sobie poradzili z tym problemem? Moi przyjaciele to są nie lekarze. To są nie lekarze z lekarzami. No miałem kiedyś, to było przed laty. Ale to w ogóle z mieszkańcami Chin. Tak. No oni patrzą na to cool. W Chinach to jest inny kraj, inni ludzie. Oni nie takie epidemie przeżyli. Ktoś, kto, tak jak mój przyjaciel, który przeżył czerwoną rewolucję z tymi książeczkami Mao Tse-tunga,
to dla niego taka epidemia, śmieje się po prostu. No, ale ta w Chinach, nie wiem, czyście państwo widzieli, jak na początku pokazywali, jak ludzi pakowali z powrotem do mieszkań i ciągnęli siłą. To było pokazywane, jaki to reżim panuje w Chinach. Ale się okazało, no tak, że pamiętamy. Nie reżim. Że nie reżim, właśnie tak powinno się postępować. Wiesz? No. Co jeszcze? Czyli pan jest za tym, żeby ograniczyć wychodzenie z domów, ograniczyć poruszanie się tak, jak robi to polski rząd. Oczywiście. I kiedy możemy spodziewać się w takim razie, że to minie, ten najgorszy czas? No ja sobie na takim Facebooku obliczyłem 6 tygodni, bo tak uważam, że w tej krzywie Gaussa, no to tak akurat jeszcze tydzień, tak akurat Wielkanoc będzie wielkie przełamanie się wirusa ze spadkiem krzywy Gaussa do dołu. Czyli na tej zasadzie, jak powstawało 6 tygodni, 6 tygodni będzie spadać, no to jest 14 kwiecień, koniec maja, tak przypuszczam. Ale Chińczycy koniec sobie maja, świetnie z tym poradzili. Co? A no właśnie, Wuhan nie ma już nowych zachorowań i jest wszystko już luzowane, ludzie wychodzą na ulicę i tak dalej. Także to jest do opakowania. No w każdym razie, panie redaktor, na Półwysep Hel w tym roku będzie inwazja. Także jeżeli ktoś tam może, niech się już rezerwuje. Bo za granicę się nikt nie odważy pojechać, bo tam będzie jeszcze wirus panował. On będzie panował. Ta krzywa Gaussa wstępująca na przykład w Niemczech jest dłuższa, znacznie dłuższa i będzie znacznie dłużej opadać, także do końca czerwca przynajmniej. No. My wychodzimy w tej chwili, pierwszy raz się okazało, że Polska jest absolutnym liderem, nie tylko w Europie, a na całym świecie. Ludzie są zdyscyplinowani, wiedzą, o co chodzi. No jeszcze tylko, żeby te zioła chińskie takie zostały z szacunkiem potraktowane przez władze u nas. Teraz widać, o co chodzi, jak mówię, uprawie ziół, o tym, żeby dbać o odporność. No to teraz to jest najlepszy dowód na to, że miałem rację. Panie doktorze, ja zupełnie zmienię temat. Proszę. Na koniec naszej rozmowy. Tak. 15 lat temu zmarł święty Jan Paweł II. Kim był dla pana, w pana życiu? Czy był człowiekiem ważnym? Kochana, ja akurat miałem kurs w Warszawie, w domu takim jubilat naprzeciwko Wawelu. I o godzinie, pamiętam, chyba której, 10 rano, tak przed południem, zaczęły bić dzwony. Myśmy w ten czas wszyscy czekali na ten moment, jak umrze. I zaczęły bić dzwony, poprosiłem wszystkich uczestników, żeśmy wstali i powiedziałem, że papież. No to jest największy Polak. No, to jest, nie ma żadnego porównania. Większy od Piłsudskiego, większy od Mieszka I, Bolesława Chrobrego i tak dalej, i tak dalej. Szkoda tylko, że jego nauka tak wyszła ostatnio na manowce. Ale pani redaktor, moja babcia, która była znaną znachorką pod Radomskiem, Grabowska, zawsze mówiła, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. I proszę panią, ta dewiza, tak jak obraz Matki Boskiej woży ze sobą po całym świecie, tak ta dewiza jest u mnie podstawą. Optymizm. Nie można mieć stracha przed wirusem. Nie można mieć smutku. Trzeba się cieszyć wszystkim. No. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za te wspomnienie. I umawiamy się na rozmowę, kiedy już to oświadczenie będzie gotowe. Tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Doktor Tadeusz Błaszczyk, lekarz, ekspert medycyny chińskiej, z Podkowy Leśnej pod Warszawą. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję uprzejmie.